Pani Anno, my mieliśmy okazję się zobaczyć no prawie już rok temu na Orłach, więc domyślam się, że dla Pani był taki wyjątkowy rok. My wiemy, że jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to na pewno był to występ w serialu Netflixa, ale czy są jeszcze jakieś inne propozycje, które Pani już ma we wspomnieniach, bo to już za Panią, a my to dopiero zobaczymy. U mnie to wyglądało trochę tak, że jeżeli chodzi o ten serial do D&D, w reżyserii Damiana Chazelle'a, to się jakoś tak szybko odbywało, dlatego że casting wygrałam w dniu, w którym miałam jakby datę wyznaczoną, no po prostu przyjścia na świat mojego syna, 7 lutego. No i więc powiedziałam, że przyjadę na ten casting, jak nie będę w szpitalu. Więc pojechałam na ten casting, bo wcześniej miałam spotkanie z Damianem Chazellem, ale jeszcze cały departament muzyczny musiał sprawdzić, czy brzmi dobrze w tych utworach. Tak. Chcieli mnie tam, oczywiście widzieli zimną wojnę, więc to też ta zimna wojna to spowodowała, bo tam tą rolę miał ktoś inny zagrać, więc to po tej zimnej wojnie takie było szybkie spotkanie i sprawdzenie mnie, czy mogę zagrać, więc przyjechałam tam, no już naprawdę w mocno zaawansowanej ciąży, zaśpiewałam to, co miałam zaśpiewać i 3 godziny potem dostałam telefon, że wygrałam ten casting, no ale potem zaczęły się sytuacje toczyć, no przyszedł na świat Jan, trochę później, Oscary, przylot z Oscarów, od razu przygotowania do tej roli, więc teraz jest taki moment, że czytam spokojnie te scenariusze, to są ciekawe polskie scenariusze, ciekawe francuskie, przychodzą też ciekawe ze Stanów, no i tak trzeba powoli czytać i na coś się zdecydować. Wracając do Orłów, Pani jest dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby przeczytać nominacje, ale Pani jest jednocześnie członkinią Akademii, która wybiera tych zwycięzców. Kiedy jest w ogóle czas, żeby oglądać te wszystkie filmy i oddać ten sprawiedliwy głos? No właśnie, to nie jest takie łatwe, bo to naprawdę trwa i tych filmów było bardzo dużo, także mam nadzieję, że oddałam sprawiedliwie. Nie mówię o tym, że jeszcze przecież były europejskie nagrody filmowe, też się ogląda, że tylko jest dużo do oglądania, ale ja się cieszę, że teraz miałam taki czas trochę, że nie tylko być na planie, ale właśnie zobaczyć coś, iść do teatru, no generalnie oprócz tej opieki i bycia z dzieckiem, że jest też czas na takie trochę przyjemności, bo tak to często aktorzy, no nawet śmiała się ostatnio za nią Dyną, jak nie przejmuj się, my aktorzy czasem jesteśmy, mówi, naprawdę półanalfabetami, bo się ciągle siedzi na planie, nie można oglądać, rozwijać się, co się dzieje, bo się ciągle jest na planie. Na koniec zapytam trochę odwrotnie, z innej strony o te najbliższe plany, bo przecież jest tak, że jak zostaje się mamą, to się jakoś procenty rozkładają inaczej w naszej głowie na tą pracę i na to bycie w domu, tutaj też jakoś tak właśnie... No ja taką już rozumiem, że 70% w dom, 30% praca i to tak... Zdaję egzamin. Na razie zdaję egzamin, tak.